Witam, witam wszystkich serdecznie, premierowo w grze Deathloop od Arkane Studios, czyli twórców Dishonored, wydawcą jest Bethesda i wielkie dzięki za podesłanie klucza do ogrania na PS5. Rozpoczynamy tym samym nową serię na kanale. Kto się cieszy, oczywiście pamiętajcie o łapce, o subskrypcji, będą tutaj odcinki codziennie, myślę w sporej ilości. Bardzo czekałem na Deathloopa, uwielbiam Dishonored, no i tutaj mamy troszkę inaczej to wszystko przedstawione. Jest to w pewnym stopniu roguelike, będziemy mieli tutaj pętlę i można powiedzieć, że podobnie jak Returnal będziemy musieli tutaj przerwać ten cały cykl i jakoś tutaj wyeliminować naszych przeciwników. Podobno mamy 8 celów, zobaczymy jak tutaj fabuła się potoczy. Myślę, że to jest bardzo ciekawa stylistyka, troszkę nawiązująca do poprzedniej właśnie gry Arkane Studios, ale już nie przedłużam, zobaczymy z czym to się je, czy będzie tutaj ciekawie, ale myślę, że na pewno. Przerwij pętlę, tak się tutaj rozpoczyna, gramy jako Colt i doświadczamy wszystkiego, co ma do zaoferowania pętla. Później można grać w takim trybie multiplayer Julianą i ona będzie jakby polowała na Colta, to też jest bardzo ciekawe, ale na razie gramy sobie single player naszym bohaterem. No, fantastycznie, myślę, że... Ostatni raz pytam! Dlaczego nie pamiętasz? Nie wiem, może jeśli dasz mi chwilę... Nawet się nie starasz! Paniuszu, ja nie mam pojęcia! Cholera, pozbierz niedobre! Pozbierz się z łaski swojej! Proszę Państwa, bardzo ciekawie się zaczyna, rogalikowo. Co to było? To był... pokręcony koszmar. Muszę przestać pić. Dobra. Co ja tu kurwa robię? Najdłuższy dzień, proszę Państwa. Nie wiem, kim jestem, gdzie się znajduję, co tu się dzieje. Ale można się rozejrzeć, tak? Można się rozejrzeć. Tu mamy... Okej. Okay. Tropy wizjonerów. Trop jest śledzony. Okej. Okay. Śniło mi się, że umarłem. To było równie realne jak cholernie zimna plaża. Najdłuższy dzień. Śledź ten trop, tak? Dobra, świetnie. Tutaj mamy jakieś odkrycia. No, nie wiem co tutaj się dzieje, ale umarliśmy. I jeszcze takie techniczne sprawy. Gramy w 4K, taką jakość wizualną mamy włączoną, natomiast 60 ramek, które czasami będzie tutaj spadało. Można ewentualnie grać w wydajności z gorszą grafiką. Natomiast jest też polska wersja, nie? Jest też polska wersja. I tu mamy takie uniki. I mamy... pełny dubbing plus napisy, więc naprawdę fajnie. Przerwać pętlę? To chyba jakieś jaja. Nie? To tam jest, widzę to. No nie. Ten paseczek? Trochę Dishonored właśnie. Okej. Okay. Kim jesteś? Kim ja jestem? Nazywam się... Kurwa mać! Jak ja się kurwa nazywam? Dobre! I dobre jest, naprawdę. Fajnie, że dubbing nawet. Możemy z karata w kredkę. Dobra. Więc właśnie się obudziłeś i nie wiesz, co się dzieje. Spokojna głowa. Gaduła Frank zaopiekuje się tobą i otuli jak ciepły kocyk. A teraz pierwszy kawałek z mojego pierwszego albumu. Ale ten czas leci. Znaczy, leci. Lekki pistolet maszynowy piechoty. Skąd ja to wiem? Okej, jest ciekawie. R2, celownik, przeładować. Tu. Dobra, jest git. Jeszcze sobie weźmiemy, ale... No to co? Jak tam się strzela? No spoko, nie? Jest git.
Kurde, ciekawe właśnie, dlaczego jest ta pętla, nie? Dlaczego giniemy cały czas? No, można sobie poćwiczyć, ale... Ewentualnie do butelek. Okej. Ale szkoda ammo, nie? Świetnie, no jasne, że tak. Okej, enigmatycznie na razie. Ale o to chodzi, nie? Dobra, rogalika. Wygląda znajomo. To moja miejscówka? Tak? Ostatnio moda na rogaliki, nawet takie AAA, nie? Ładne. Śmiesznie się przez to czuję. Medaliony. Medaliony to niewielkie przedmioty nasycone mocą temporalnej anomalii Black Reef. Część z nich wzmacnia twoje umiejętności i atrybuty, a inne ulepszają broń. Okej. Im wyższa jakość medalionu, tym potężniejsze są zapewniane efekty. Okej. Dobra, fajnie. I to mamy tutaj. Dokumenty są różne, odkrycia. A to? O, szczegóły misji. Dobra, fajnie. Lecimy dalej. Mega interesująco. Akofalówka. Black Reef. Coś tu powstało? Ta, to chyba moje dzieło. Ta? Hakofalówka. Okej, czyli tutaj możemy hakować. Weź na cel elektroniczne urządzenie i przytrzymaj L1. Dobra. Mhm. Super. No, czyli to. Wow. I tu oczywiście na padzie haptyki są, wibracje, dźwięki. O, czyli... To nie pierwsza pętla. Nie znam żadnego kodu. Ej, halo! Co to? Nasz kod? Ten tutaj? Znam? Wątpię. Nie znam. Może powinienem poszukać tego kodu. Dobra. Szczerze mówiąc, nie znam. Tu jest jakiś danger. Pójdziemy na dół, co? Colt? Hej, nazywam się Colt? To musi być to, co nie? Nie czuję się jak Colt. Nie? A jak? Jak? Dobra, Colt, poszukajmy tego kodu. Albo jakiegoś Colta. Chyba nie będzie kodu, ale... Fajne, fajne. Jestem zainteresowany. Płytka woda zadaje obrażenia, głęboka woda zabija. Serio? Colt, dlaczego nie pływasz? Aha, bo ci zimno, tak? Juliana jest. To ona. Spróbuję przerwać pętlę i złamać przysięgę daną programowi Ion. Tak więc obowiązuje zwykły protokół, chronić wizjonerów, zabić Colta i życzę owocnego dnia. Ta, nie brzmi to najlepiej. Ona cały czas tu jest, czyli ona jest naszym głównym jakby bossem, nie? Głównym takim problemem. Ale jeszcze jest... 8 wizjonerów. Jakby tych... No tych też bossów, nie? Więc... Ich musimy wyeliminować i pewnie jeszcze też... Julianę. Taki jest cel, ale... Co tu się... Co tu się ogólnie od... odpieprza, to nie wiem, nie? Okej... Okay. Jestem z
Egzekucję. Spoczko, spoczko. Broń taka maczeta, tak? Okej. Ciekawe, czy my później tracimy bronię. Chyba tracimy, nie? Frank Spicer, panie i panowie! Frank Spicer! Frank! Dzień dobry! Ło! Ciało zniknęło? Poszło mi zbyt łatwo. Robiłem to już, co nie? Myślę, że tak. Tak jest. Dobra, tu już mamy te naboje. Cold, robiłeś już to. Jak byście go nazwali, gdyby nie Cold? Gdzie ty leziesz, co? Tutaj nie ma żadnej mapki. Ewentualnie mamy to. Znaleźć kod, nie? Znajdziemy kod, zabiją nas i... ewentualnie się tam wrócimy, nie? Jutro wrócę. Kurwa, dlaczego nie pamiętam? Ale kto wróci? A to fajne, takie... jak w Dishonored taki był. Taki dash, nie? W powietrzu nawet. Tam jest w ogóle jakaś wieża oblężnicza. Skupienie. Okej, okay, możemy sobie oznaczyć wroga. Pyk, pyk, ten ma maczetę. No kurde, to w ogóle mega, nie? Takie informacje o przeciwniku? Dobra, super. Nie wiem, czy tamci mnie widzą, czy nie, ale... ale maczeta poszła. Kurde, ale oni mi żadnego lutu nie dają. Fajnie, fajnie, stylistycznie też to spoko wygląda. Można zhakować. Ten dźwięk totalnie poszakował. Przyjdzie ktoś, co? Okej, znaczniki są. Tu boczkiem bym mógł. Ale ja go chyba jak pójdzie odebrać tego. Przyciśniemy dziada, co? Plecki! Halo? Oby to nie był Colt. Colt tu jest! Potrzebne liczne wsparcie! Chyba zwariowałeś. Tak, halo? Halo? Ja... Dobra, słuchaj, nie wiem, co robiłem zeszłej nocy. Ona tutaj mówi. Ale jeśli mogłabyś... chyba się znamy. My się znamy, prawda? Gdzie? Wróciłeś! Więc, ile właściwie? Więc... mam lekki mętlik. Jestem Colt. Z jakiegoś powodu chcesz mnie zabić i znam jakiś jebany kod, którego nie rozpoznaję i jest jakaś pętla? Chyba tak i... Dobra, przerwę tę jebaną pętlę. Nie wiem, czym cię wkurzyłem, ale przepraszam. Jesteś tam? Chodziliśmy ze sobą, tak? Wow, ej, mega jest. Mega jest. Stacje leczące, okej, super.
Ej, nie, no super. Wiecie co? Butelka co? Butelka nic nie daje. Można rzucać, nie? Odwracać uwagę. Ale fabuła? Super, ciekawa. Myślałem, że... Wiecie, tutaj bardziej gameplay się będzie liczył, ale... Ale widzę, że fabułka na razie ekstra, ekstra. Gdzie tam rachu ciachu? Ja szukam kodu. Nie, nie trzeba. Nie trzeba? No też fajnie, że właśnie po polsku. Dubbing jest całkiem. Widzę, że taka chemia między tymi bohaterami, nie? Przerwij pętlę. Ja ci dam. Tu są zablokowane. Dobra. Jestem w bibliotece. Zaraz, co? Halo? Cholera. Dobra, pociągnąć za dźwignię. Dobra, pociągnę jebaną dźwignię. Oczywiście, że pociągnę. Mnie zabije, co? O, cholera! Dodaj! Co? O, zawsze dajesz się nabrać na to samo. Czy choć raz, choć jeden raz mógłbyś postarać się, by to nie było nudne? O, co to kurwa jest? Karne kineza. Uhuhu, więc zamierzasz tak pogrywać. Wiesz, zazwyczaj jestem wyrozumiała, niewdzięczny dziadu, ale... Tym razem to wszystko. Powodzenia. Tak, byliśmy parą. Ale dlaczego to robisz? Co ja ci zrobiłem? Nie znam kodu! Skacz? Dobra, do roboty. Co ty gadasz? Dobra. No, what? No bez jaj! Czy ty jesteś... Słuchaj! Mną? Zapisałeś go na Blackreef! Znasz już ten kod! Co to ma kurwa znaczyć? Co to? Wyciągnij mnie! Ciężki jesteś! Pocztówka, debilu! Zapisałeś to na pocztówce z Blackreef! Rozumiesz? Dobra! Czekaj! Teraz cię czekaj, puszczę! Nie, chwila! Co to kurwy? Nie! O kurde, serio? Ja cię kręcę, ale to są jaja! Dobra, a pocztówka? Dobra, let's go. Właśnie zabiłem sam siebie. Co za popierdolony świat. Ale mega, nie no, sztos. Dobra, pocztówka, pocztówka. Znaleźć pocztówkę i zwinąć się z tej plaży. Piękne, piękne. Dobra, już teraz mamy tutaj cel. Ta sama jebana audycja. No jak? Co myślałeś, Colt? Czy będzie inaczej? Dawaj tą pocztówkę. Najlepszą wersją siebie. No, pokaż ten kod. To chyba jakieś jaja. Abdam. Dobra. 10-10, tak? Mhm. Przerwijmy! Jakieś pętle! Chcesz, żebym ją przerwał i nie chcesz, żebym ją przerwał. Czego ty ode mnie chcesz? Dobra, to był beznadziejny poranek. Albo dwa, więc skończyłem. Z tobą i z tym wszystkim. Koniec. Od dziś. Od Abdam. Oczywiście. Kurde, ale jaja. Właśnie dowiedziałam się, że Colt nas zdradził. Wprowadzamy alarm i ograniczamy rozrywki, aż zostanie zabity. Tak więc zabijcie go szybko, okej? I pamiętajcie, życzę owocnego dnia. O, potrzebuję więcej amunicji. Po co ktoś tu włożył? Wow, co to? Tabliczka. Wow, dobra, to powinno tak robić.
To zimne i dziwne. Kurde. No wesoły jest ten kolcik. Powtórka. Ten tajemniczy kawałek metalu zdaje się być twoją własnością. Powtórki. Dzięki możesz powrócić do życia po śmierci, ale tylko dwukrotnie, okej? Czyli dwukrotnie, całkiem nieźle. Obudzisz się o poranku kolejnej iteracji. Nie no, powtórka to jest spoko. Sprawdź mi. Świt. Masz spluwę, garść granatów i adres o jakimś miejscu. Ubdam, tak? Dobra. Dobra, tyle wiemy. Udało ci się przeżyć, czyli... Czyli to są nawet takie misje. Okej. I tutaj jest wiedza, tak? Pocztówka, kod. I teraz... dobra. Czyli teraz przesyłki w tym ubdam. Jest sprzęcik, medaliony. Let's go. Witamy w Deathloop. Ale jaja. Tropy. Znaleźć moje mieszkanie. Dobra, dobra, jasne. Okej, czyli teraz mamy... Powtórkę mamy. Tu jest puste, tu jest puste. Medaliony. O, podwójny skok w powietrzu. Ekstra. Tu możemy sobie w ogóle medalion tej broni wrzucić. Ja pierdykam, ale miazga jest. Dobra. Uzbrojony, wyposażony i gotowy na przerwanie pętli. Super, czyli przechodzimy dalej. Let's go. Dobra, zobaczmy. Ale powiem wam, że jestem pozytywnie zaskoczony tym początkiem. Świetna sprawa, świetna sprawa. Enigmatycznie. Ładunek saperski. Strzelak. Okej. Materiał wybuchowy. Czyli L1, ładunek zbliżeniowy L1. I tu mamy różne tryby. Zobaczmy, czyli tu te perki będziemy mogli dać między jakby... Skąd wiesz, gdzie ja teraz jestem? Masz kamery, czy... Sam nie wiem, dokąd się wybieram. Jakby ktoś czekał na zaproszenie. Inny ja. Ten Colt kończy tę rozmowę. Lubię tę kurtkę. Też lubię. Bojowa. Tutaj zgin... O. Dlaczego mi się to zamyka? Dobra, tu jest to. Zabij wszystkich. No podobno muszę zabić właśnie wszystkich, nie? No ciekawe co z tą Julianą. Graj po swojemu, okej. Istnieje wiele sposobów na pokonanie przeciwników i przeszkód. Walka, unikanie kłopotów, skradanie się, podstęp. Super, jak najbardziej, czyli Dishonored, nie? Okej, mamy tutaj rozmowy. Dyskretna eliminacja, możesz zostawiać pułapki. Hałas, otwarta walka. Okej. Oczywiście, że walka wręcz będzie najtrudniejsza i taka... No, powiedzmy, że... Niepreferowana, lekko mówiąc, ale... Mówi dr Wendy Evans, wynalazczyni błyskotek. Ale jak będzie trzeba, to powalczymy też tak, nie? Nie ma tutaj jakiegoś takiego trybu detektywa, nie? Tego jeszcze brakuje.
Mamy dwie powtórki, to też ciekawe w sumie. I w sumie to jest bardzo ciekawe, że mamy powtórki i w sumie fajne dla takiej gry AAA. O, przełączanie broni. Czyli tutaj mamy tak i tutaj mamy tak. No, sprawdzimy sobie tego. Ale heca. Butelki, generatory hałasu, jasne. Nie jestem na Black Creek, żeby marnować czas. O, można jakoś tak z góry? O, tutaj jest jakieś świecidełko. No tu jeszcze. Co? No właśnie, co to jest? Jestem tu, aby się uczyć, a nie zaprzyjaźniać. Szczerze, nic nie mogę z tym zrobić, spoko. Niech ktoś inny się tym martwi. O! Okej. Okay. Uuu, tu jest w ogóle dwie broni jednocześnie. Lewej ręki. I tutaj też można mieć, tak? Czyli zobaczmy. Tak. A tu mogę mieć taki. No to taki Wolfik. Ale tu niech będzie najdzik, nie? Wiesz, to mi się podoba. Dobra, niech będzie to. Kurde, to się tak świeci, nie? Nie wiadomo. Znowu jakiś kod. Polcik! Potrzebujesz kodów. Czyli bym musiał też jakieś... Nie bądź zachłany. What? Nie, nie trzeba. Nie wiem, czy ja rzuciłem Nejda? Chyba nie. Chyba nie. Na razie spokojnie. Szalone dzieciaki, jesteście o rzut beretem od najweselszego miejsca na tej skali. Biblioteki! Wizyta w niej dostrzał w dziesiątkę! Trochę ich tu jest, ale spoko. Szukamy informacji, szukamy wszystkiego. Mam już dość amunicji. Dobra, pićko się przydało. Moje mieszkanie? Ja mam mieszkanie? Zamknij się mózgu, dobra, dobra. To w sumie fakt. Za dużo myślę. Widzę zdrajcę! Jak to? Ach, oby to nie był Kolt. To była osoba, o której myślę. Halo! Tutaj! Cel rozpoznany! Ach, oby to nie był Kolt. Ach, oby to nie był Kolt. To chyba nie jest Kolt, co? Co? Skradanie się.
Okej, okay, fajnie się strzela. Tylko mam mało żyćka, co? Tu coś było. Co my tu? Zrobiło się ciekawie. Tu ich chyba już nie powinno być. No, widzę, że łatwo nie jest, ale można coś tam postrzelać, nie? Okej, okay, tu jest mapka. Okej, okay. No to mamy mapkę chociaż. Mapka. Tylko jak ją... Nie wiem. Jak ją okiełznać, to chyba... Chyba nie teraz. I co, idziemy do tego domku? Dobra, idziemy. Plac Dorseya, pierwsze piętro. Ostrożnie. Ktoś tam był. Chyba trzeba to sprawdzić. Jesteś... Czemu? Jesteś trupem! Zaraz wracam. O, pierwszy dzień zepsuty. Okej. Tu jest jeszcze jakiś rapier. Dobra, niech będzie coś nowego. Oj. Szak. Może jest jakieś inne wejście. To nie była moja droga. Jestem na placu i muszę go marnować. Inne wejście, czyli gdzie? Od razu tu na piętro, co? To ma być moje mieszkanie? Trochę tu sztywno. Okej, spoko. Przydatny przy remoncie. I cichym zabijaniu gwoździem wbitym w czaszkę. Tak. No okej, czyli mamy lepszą jakość, tak? Niebieskie. Superancko. Nowe wiadomości. Wow, ładna. Lila, tak? Nigdy się nie poddawaj. Nigdy. Tymczasowy czat. O kurde! Colt postanowił przerwać pętlę, no już! Anomalii? Kurde, oni nie chcą, żebym przerwał tą pętlę, ale niby chcą, nie? No co tu chodzi w tym świecie? Niech nie, ci ludzie są... wstrętni. Okej. Okay. Po prostu Colt. Sypałem komplementami jak z rękawa? Więc pętlę nadzoruje sterownia. To za proste. O wiele za proste. Gorące singielki w każdej pętli? Kurde, naprawdę dużo. Naprawdę dużo informacji. Za dużo. Dobra, tu jest ta mapka. Okej. Charlie nadzoruje działanie sieci. Kurczę, wiecie co?
Udało ci się załatwić sprawy w Uddam, te bieżące. Następny przystanek kompleks. Możesz kontynuować eksplorowanie albo udać się do wyjścia, okej. Mhm. O właśnie, jeśli zginiesz zanim opuścisz tę dzielnicę, nastąpi restart. I stracisz. Mhm. Więc od razu przejdziesz do lokalizacji swojego kompleksu. Okej, okay. Czyli można eksplorować. Kurde. Brat? Halo! Przyjaciele. Kim kurwa jest Frank? Bateria. Okej. Okay. Jakie tu są dymy? Dobra, wiecie co? To pójdziemy do wyjścia. Spróbujemy pójść do wyjścia teraz. Bo nam się wszystko zapisze, czyli tu są takie etapy, nie? Czyli w sumie nawet to nie jest aż taki rogalik, ale rogalik na poziomie danego etapu, czyli jak zginiemy, no to lecimy od zera, ale tutaj myślę, że ta powtórka nam dużo daje i to, że praktycznie jak zginiemy, to jesteśmy gdzieś tam przy wyjściu i to nie jest takie hardkorowe, a całkiem fajnie. Te tunele biegną pod powierzchnią całej wyspy. Dzięki nim wejdę do kompleksu. Okej. Tak, zwijamy się. Centrum kontroli pętli. Być może istnieje guzik wyłączający ten koszmar. Musimy wcisnąć guzik, co? I powiem wam szczerze, mega gierka. Dajcie znać, jak wam się podoba. Na razie to jest takie wprowadzenie, pierwszy odcinek premierowy. Będą jeszcze dzisiaj kolejne i polecimy dalej do następnej lokacji. Następnym razem w drugim materiale. Koniecznie łapkujcie, subskrybujcie, czekajcie na następny odcinek. Kto dotrwał do tego momentu, niech napisze Deathloop. Dajcie znać, jak wam się podoba na razie ten wstęp i do zobaczenia następnym razem. Hej, hej, hej.